Jezus, płaczą nad moim niewinnym, umiłowanym, ostatnim papieżem na ziemi. Moja szczerze umiłowana córko, poinformuj proszę moich uczniów, że moje królestwo jest bliskie. Nie muszą się niepokoić, bo choć korona cierniowa stąpiła na mojego wikariusza, mianowanego przeze mnie Jezusa Chrystusa, aby rządził moim świętym, katolickim i apostolskim kościołem i został on brutalnie obalony, to teraz w końcu przyjdę, aby przynieść wam pokój. Przyszły rok będzie bardzo okrutny i bardzo przygnębiający dla was, moi umiłowani uczniowie, i dla mojego ostatniego, prawdziwego papieża, on przeciwko któremu złośliwie i celowo spiskowali, został potraktowany tak samo jak ja, Jezus Chrystus, który byłem bity i biczowany. Teraz będą próbowali go zabić, tak jak mnie zabili. Powiedzą, że był winny przestępstwa, choć jest całkowicie niewinny. Ja, wasz ukochany Zbawiciel, uratuję was wszystkich od niegodziwości, która przez wielu będzie postrzegana jako pochodząca ode mnie, z mojej ręki, z mojego rozkazu. Pouczę mój Kościół jak poprzednio, ale tylko przez moc Ducha Świętego. Klucze Rzymu są we władaniu mojego ukochanego Ojca. Ja, Jezus Chrystus, jestem gotów na ponowne zstąpienie przy moim powtórnym przyjściu i pragnę oznajmić, że wy, moi uczniowie, będziecie cierpieć, tak jak moi uczniowie, podczas mojego czasu na ziemi. Wy, moi umiłowani, jesteście ze mną, zamknięci w moim najświętszym sercu, abyście się mogli zjednoczyć ze mną w smutku. Płaczą nad moim niewinnym, umiłowanym, ostatnim papieżem na ziemi, Benedyktem, wybranym przeze mnie do prowadzenia mojego Kościoła w tych ostatnich dniach. Wymaga to ogromnej odwagi od tych chętnych ofiar, które w dalszym ciągu będą głosić moje święte słowo, bo będą pełne strasznych wątpliwości. Oni wiedzą w swoich sercach, że to ja teraz do nich mówię i jeszcze będą atakowani wątpliwościami wywoływanymi przez tych, którzy nie zechcą przyjąć moich orędzi do ludzkości, a którzy także są mi jeszcze oddani. Teraz przekazuję tę szczególną, krótką modlitwę. Jest to cudowna modlitwa, umożliwiająca wszystkim, którzy ją będą odmawiać, odczucie mojej obecności w ich duszach. Ona również pomoże im ujrzeć prawdę, którą im obiecałem, a którą zawsze będą otrzymywali przy końcu czasów. Cudowna modlitwa o odczucie obecności Jezusa. O drogi Ojcze Wszechmogący, Stwórco wszystkiego, co jest i będzie, pomóż nam wszystkim, którzy potrafimy rozpoznać obecność Twojego Syna umiłowanego w dzisiejszym Kościele, abyśmy stali się bardzo silni. Pomóż mi przezwyciężyć mój lęk, moją samotność i odrzucenie, które cierpię od moich najbliższych, gdy idę za Twoim Synem, Jezusem Chrystusem, moim Zbawicielem. Proszę, chroń moich najbliższych, aby nie wpadli w pułapkę uwierzenia w kłamstwa, które zostały wymyślone przez szatana, aby niszczyć, dzielić i powodować zamieszanie wśród wszystkich dzieci Bożych. Proszę, pomóż tym wszystkim, którzy podążają za ohydą w Twoim Kościele, aby zostali ocaleni od wiecznego ognia piekielnego. Amen. Moi ukochani wyznawcy, do tej pory już mnie poznaliście. To, co teraz zobaczycie wewnątrz skorupy, która kiedyś była moim kościołem na ziemi, przyprawi was o mdłości. Będziecie długo płakać, aż przestaniecie cokolwiek odczuwać, a potem, kiedy zawołacie do mnie i powiecie: Jezu, ratuj mnie od kłamstw szatana, bym mógł rozpoznać prawdę o reszcie Twojego Kościoła, ja was tak uspokoję, napełnię was Duchem Świętym, napełnię was łzami smutku i potem zamienię te łzy w moją siłę,
wówczas nie będziecie się już martwić, bo ja was przejmę i poprowadzę na każdym kroku drogi. Natchnę was, kiedy będą z was szydzić. Będziecie pełni mojego ducha miłości, gdy będą się z was śmiać z powodu wiary w moją świętą doktrynę. Wtedy opuści was wszelki lęk i zostaniecie napełnieni tak potężnym poczuciem mojej miłości do was, że dopiero wówczas odczujecie całkowitą ulgę i pokój. Wasz Jezus.